Damian Przytuła, nowy kapitan Górnika Zabrze. Jak czujesz się w tej roli? No tak naprawdę to dopiero wczoraj zostałem wybrany przez drużynę. Na pewno jest mi bardzo miło, wiem, że to jest duża odpowiedzialność, ale myślę, że będę się dobrze sprawował w tej funkcji i mam nadzieję, że pomoże to i mi, i drużynie. Powiedz mi, byłeś jeszcze kiedyś wcześniej kapitanem, zdarzało ci się, czy to jest dla ciebie nowe zadanie? Nie, no jest to dla mnie nowe zadanie, nigdy wcześniej nie miałem okazji być kapitanem żadnej drużyny, także będzie to dla mnie coś nowego, no ale tak jak powiedziałem, no, na pewno bardzo się z tego cieszę i zrobię wszystko. Przed wami już wkrótce start Ligi Europejskiej, mecz z Zurychem. Jak czujecie się mentalnie przed tym spotkaniem? No, myślę, że nawet po tych ostatnich naszych sparingach czujemy się bardzo dobrze mentalnie, bo gdzieś ta gra w większości przypadków wyglądała dobrze. Także mentalnie myślę, że jesteśmy na wysokim poziomie. Jeśli chodzi o przeciwnika, no to wbrew pozorom jest to dobra drużyna, która no, na papierze ma naprawdę wielu ciekawych zawodników, także no, na pewno będzie to duże wyzwanie dla nas, ale myślę, że jesteśmy w stanie przejść ten etap. A później PGNiG Superliga, rozgrywki wracają, utęsknione po 3-miesięcznej przerwie. Cel na ten sezon? No ciężko powiedzieć, jeszcze nie dostaliśmy, że tak powiem, wytycznych z góry, jaki jest cel postawiony przez zarząd. No ja na pewno bardzo bym chciał, żebyśmy w tym roku zrobili medal.